W tym roku każda z firm zapowiada sporo nowości. My dziś dla odmiany przyjrzymy się tym produktom, które naszym zdaniem radzą sobie świetnie już od wielu sezonów nad wodą. W tym filmie przybliżymy Wam krótką wędkę z serii Fast Water RS o długości 293 cm, czyli 9,6 stopy. Seria Fast Water Prologica. Znajdują się w niej cztery różne kije, które polubili zwłaszcza ci z Was łowiący karpie w rzekach. A to, jak wiadomo, bardzo wymagające środowisko dla wędek. Seria ta swoją premierę miała 6 lat temu i od tego czasu niezmiennie cieszy się dużą popularnością w całej Europie. My dziś skupimy się na wędzisku 9,6 stopy o krzywej ugięcia 3,5 lbs, które jest idealną propozycją dla wędkarzy łowiących z pontonu czy łodzi w bardzo trudnych warunkach. Seria ta przechodziła różne zmiany, ale jej duch i sedno konstrukcyjne zostały zachowane. Wędzisko wykonane jest z wysokomodułowego włókna węglowego 40T. Dodajmy, że jedną z nowości w tym zakresie jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji wędki w newralgicznych miejscach węglem 3K. W ubiegłym sezonie wędki otrzymały nowe, super lekkie przelotki SIG z bardzo lekkimi ramkami. Są przez to bardziej czułe. Zmiany dotknęły również omotek przelotek. Zostały one wyraźnie wzmocnione. To, z czego słyną te kije, to ich blanki. Są one niezwykle wydajne, co widoczne jest zwłaszcza podczas walki z rybą. Z zauważalnych rzeczy, jakie są nowością w tej wędce, to na przykład pogrubiony uchwyt dolnika, zwiększający nam komfort podczas holu ryby, a także mocowanie kołowrotka Alps. Wędka jest lekka, waży 282 gramy. Fast Water 9,6 stopy doskonale spisze się z dobrym kołowrotkiem. Ale my dzisiaj do tego kija założyliśmy coś znacznie lepszego. To Okuma T-Rex 7000, kołowrotek, który mieliśmy już okazję testować w redakcji w ubiegłym roku. Okuma T-Rex 7000 to następca modelu Triorex. Jego konstrukcja to tak zwany crossover, czyli połączenie różnych rozwiązań. Korpus i rotor wykonane zostały z aluminium i grafitu, a stopka z metalu. Korbka z kolei powstała z kutego aluminium, a zakończono ją drewnianym uchwytem. Ze szpulą współpracuje wytrzymały, anodyzowany kabłąk z pełnego aluminium. Można powiedzieć, że sercem tego kołowrotka jest kilka idealnie współpracujących ze sobą różnych systemów. Ale zainteresowanych większą ilością informacji odsyłamy do naszego testu redakcyjnego, widocznego pod linkiem w opisie filmu. Fast Water RS na naszym rynku to wydatek około 530 zł. Z kolei kołowrotek kosztuje około 500 zł. Zakładając, że niezależnie czy łowimy raz czy 20 razy w ciągu sezonu, sprzęt ten wart jest absolutnie wydanych pieniędzy.